Januszowa i potok Łęgówka, Sielsko i Anielsko. Z dala od pędzących w stronę Gorlic samochodów. Można by sądzić, że żyje się tu jak u Pana Boga za piecem, gdyby tylko nie ta rzeczka. Przy opadach deszczu minimalnych woda już ma taki większy poziom, jest zanieczyszczona. Nie widać tych płyt, które są betonowe tutaj położone. I niestety, ale nie można wtedy przejechać. Ani pogotowie, ani straż nie dojedzie, no bo nie ma, tu jest zona, jak tu nie przejdzie, tu nie przyjdzie nikt. Na co dzień do 5 gospodarstw po drugiej stronie Łęgówki mieszkańcy dostają się po drewnianej kładce, która nie należy do najbezpieczniejszych. Samochodem można przejechać przez brud po mocno nadwyrężonych betonowych płytach. Problem jakby nie jest następstwem ostatnich chociażby powodzi, powiedzmy z 2010 czy 2011 roku, ale jest to już wcześniejszy problem. A skoro problem narasta od lat, to pytamy wójta, dlaczego gmina nie pomoże swoim mieszkańcom i nie wybuduje bezpiecznej przeprawy. I dopóki nie będzie tam zgody i takiej sytuacji, że wszyscy mieszkańcy będą się zgadzać, czasem to chodzi nawet o 20-30 cm gruntu. I po prostu, żeby przesunąć drogę, czy żeby wybudować przeprawę? Żeby wybudować przeprawę. Oczywiście tam był problem taki, że musiała być zgoda tych wszystkich mieszkańców i musiała być zgoda na to, żeby akurat to... Tam zgoda musiała być na odstąpienie ewentualnie gruntu, kawałka gruntu, żeby można było to wybudować. W tej sprawie mieszkańcy, którzy od lat czekają na mostek, nabierają wody w usta. No to tak było. Prawdopodobnie tak było. No. Tak może wina nie leży całkiem po stronie gminy, tylko może także sąsiadów, którzy nie chcą tam kawałka ziemi użyczyć. Ja nie będę na nikogo się wypowiadał, co będę. Jeśli chciał wójt nam tak strasznie pomóc, no to było dogadać się z tymi ludźmi tutaj. Przecież ja nie muszę się dogadywać. A wy nie byliście informowani, że jest taki problem? Ale skąd ja mogę wiedzieć, czyje to jest? To leży odłogiem, skąd ja mogę wiedzieć? No. Wiadomo, że trudne sprawy, a do takich na pewno należą stosunki sąsiedzkie, lepiej załatwiać cudzymi rękami. W tym przypadku wójt nie odmawia pomocy, ale uprzedza, że oprócz pieniędzy potrzebny jest czas, bo urzędowe procedury zajmują niestety lata. Myślę, że może w tym roku zaczniemy coś robić w tej sprawie, żeby uzyskiwać pomału pozwolenie na to, żeby wybudować tam z normalnego zdarzenia most. Natomiast jeżeli będzie dalej ten czynnik ludzki, nie będą się tam ludzie zgadzać, bo każdy będzie sądził, że... Z ludźmi to jest różnie. Również jest tak, że ktoś nawet nie jest na własnym gruncie, ale mówi, że to jest jego i w tym momencie trzeba to udowodnić, a to są już procedury i jeżeli się to oprze o sądy, to trwa to lata. Wydaje się, że Bernard Stawiarski jest zdeterminowany, żeby mieszkańcom Januszowej pomóc. I są już nawet tego pierwsze symptomy, bo w zniszczonej kładce pojawiły się nowe łaty. Tylko że w tym przypadku niewykluczone, że to rezultat naszej redakcyjnej interwencji, bo dziwnym zbiegiem okoliczności świeże deski przybito już po nagraniu rozmowy z wójtem, nawet gdyby to był tylko splot przypadków. To na dalsze takie dobre sploty czekamy.